Okej, okay, dobra, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, jak kto woli, w kolejnej transmisji z gry Bloodborne na wyzwaniu bez levelowania postaci, czyli na czwartym poziomie. No to co, no to jedziemy offline i wczytaj grę i tutaj macie poziomy postaci, mamy cyk i cyk. Ostatnio pokonaliśmy mamkę Merko, jakimś cudem, bo miałem zwątpienie. Dzisiaj pójdziemy sobie na kolejnego bossa, tylko że żeby do niego dojść, trzeba pójść zwiedzić pół lokacji. A to łatwe nie jest. Mam strój, który chroni od szału. Dlatego, że sobie poza nagraniem farmiłem, tak? Farmiłem sobie na tych takich paniach, które narzucają, słuchajcie, paniach, dziwkach. Mów Maro po polsku. Którzy narzucają, słuchajcie, szał, tak? I sprzedał mi ten protip właśnie Rafik, tutaj z kanału Twitch, którego pozdrawiam, tak? Że można na nie farmić, słuchajcie, dobre kamienie do ulepszeń broni. Znaczy kamienie, czy jak to się nazywa? Klejnoty. Zwróćcie uwagę, że trochę tych klejnotów udało mi się tutaj pofarmić. Później już się zaczęły powtarzać, tam wystarczyła chyba pół godziny na to, żeby jakieś solidne, słuchajcie, kamienie to sobie ogarnąć. I teraz tak, najgorsze jest tutaj to, że atak na ród mi się to strasznie zmniejsza. Nie wiem w ogóle, co to jest za statystyka, atak na ród. I wolałbym obniżenie trwałości broni. Powiem wam szczerze, że tutaj tylko 3 punkty więcej obrażeń, tak naprawdę, a większe są jednak minusy na statach, tak? Także tutaj chyba nic nie będziemy sobie ogarniać. No tutaj też minus na bestię. No tylko 5 punktów więcej obrażeń, także średnio. Tutaj z drugiej strony 5 punktów więcej obrażeń, a punkty życia wciąż spadają, też słabe, szczerze powiedziawszy. Dobrze, tutaj nic nie ulepszymy. Właściwie trzeba też patrzeć na te statystyki, efekty krwawego klejnotu, to też jest bardzo ważne. Tutaj atak na bestię spada, ale atak na ród jest większy. No, wolałbym jednak, żeby na bestię i na ród był na 100%, tak? Chyba będę miał tutaj grzebania. Ale widzę, że nic tutaj nie jestem w stanie ulepszyć, żeby było coś fajnego. Ja sobie ogólnie tutaj właśnie ten krwawy klejnot, który tutaj mam na tym toporze, to już miałem. On jest wyfarmiony. Tylko że tutaj widzicie, no atak na ród jest 10% mniejszy. Tutaj nic niestety nie jestem w stanie lepszego czegoś ogarnąć. Tu coś, ale to jest jednak, spada mi ze 120. Średnio, to jest bardzo średnie. Coś za coś. Tutaj nic. Może tutaj coś ogarniemy fajniejszego. O, tutaj są już dobre statystyki. Plus 149 zamiast 120, tylko że widzicie, no atak na ród, kurna. Obniżony. Obniżona trwałość broni, na ród. No to można z braku laku. Bo i tak jestem na minusie z tym, rodem całym i tak. To weźmy to sobie. Chyba, że coś tutaj jeszcze będzie fajniejszego. Szybko spojrzę, tu jest, ale na bestie minus, to nie. Tutaj coś jest, 151. Punkty wciąż spadają, to też nie. Zdecydowanie nie chcę takiej statystyki. Tutaj 160, ale tutaj grubo dostajemy po dupie, to nie. Na dodatek atak tempie mi jest większy, ale na bestie tu spada. Nie, no to nic ciekawego nie ma. Słuchajcie, nic ciekawego nie ma. Więcej nie osiągniemy tutaj. Możemy tutaj sprawdzić w rozpruwaczu, czy coś będzie fajnego. Zaraz sobie na szybko popatrzymy. Pam, 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 pam. Tutaj jest atak fizyczny, na ród. Tu też spada na ród. Tu jest lepiej. Nie ma żadnych minusów. Ale nie, punkty wciąż spadają. To nie może takie coś być. Że punkty wciąż spadają. Na bestie, na fizyczny. Wciąż spadają. Ja no nie chcę takiego coś, żeby efekt mi cały czas, żeby mi coś spadało, cały czas te punkty życia. Dobra, na bestię, no to tu możemy sobie tu wziąć. Niby mamy atak na bestię na minusie, ale dalej dodatkowe obrażenia. To, że jednak to jest dobre.
tak sobie na szybko przejrzę. Jednak warto było tam farmić, wiecie, na tych dziwkach. Zdecydowanie. Punkty wciąż spadają, to już to odpada. Naród też nie chce na minusie. Trwałość broni. Fizyczne na bestie tutaj spada już znowu. To nie, no na bestie nie chcę, żeby był na minusie. Oho. Mhm. I wywaliło mi coś. Coś mi się przycięło. Ale tu już ładnie wchodzi. 127. Tylko minus 9 na ród. Może było wziąć. Tutaj ma, ale te punkty wciąż spadają. Atak fizyczny na bestię. To można wziąć. Tu na bestie zawsze spadają, to nie chcę. To jest lepsze, ale punkty wciąż spadają, też nie chcę. Dobra. Nic, no, nic więcej tutaj nie osiągniemy. Trochę tu posiedziałem. Dobra. Idziemy do kolejnego bossa, ale tam jest ta lokacja. Wzmacnia odporność na szał. To się może przydać. To odkrycia to nie, bo to akurat brałem, jak farmiłem sobie te klejnoty. Zwiększę sobie do kondycję i weźmiemy sobie odporność na truciznę. Tam jest dosyć, jak mówię, wredna lokacja. Dobra. Mi się wydaje, że to będzie tyle. Tutaj jeszcze sobie wezmę do szybkiego wyboru popiół ze szpiku, żeby wzmocnić obrażenia zadawane bronią palną. No i dobra. Mi się wydaje, że to będzie najlepszy moment, żeby tutaj cisnąć. I teraz gdzie? To była granica koszmaru. Koszmar Mensisa chyba, z tego co pamiętam. Dobra, i ciśniemy. Trochę mi zajęło jednak zabawy z tymi klejnotami. Kurczę, no ciężko było coś wybrać takiego fajnego, żeby ten... że były fajne staty. Chyba w tym trzecim drzewku, gdzie mamy różny rodzaj tych klejnotów, znaczy podział na dwa klejnoty, albo na księżyc taki, albo na taki trójkąt, to tam jeszcze coś tam w miarę wpływało, tak? Były same minusy na statach, z tego co widziałem. I to nie jest oczywiście tutaj, bo przecież po co miało być w tym miejscu, nie? Znowu. Znaczy nie pamiętam, gdzie to się to szło. Chyba granica koszmaru jednak. Bo koszmar Mensisa to nie, to nie w tą mańkę. To nie w tą mańkę. Jedna z ocenek wykutych przez Kościół Uzdrowienia. Granica koszmaru chyba, z tego co kojarzę. No, no zobaczymy. No i tu będzie upierdliwa ta lokacja. Nie wiem, czy ją przebiec, zobaczymy. No nie, próbujemy swoich sił z danym przeciwnikiem. Ale też dużo chyba fajnych rzeczy tutaj jest, jak będziemy eksplorować. Zobaczymy, ale jak będziemy często ginąć, to trzeba będzie jakoś na szybko to przebiec. Ogarnia się w czasie bitwy. W czasie bitwy się, słuchajcie, wszystko ogarnie. Te loadingi, oczywiście. Coś dzisiaj mnie wywala. O dziwo, wywala mi z konsoli, a nie wywala mi transmisji. To jest bardzo dziwne. To jest bardzo dziwne. No nic, tak, to tutaj chciałem. Dodatkowe pociski sobie tutaj weźmiemy. No i to trzeba cholernie uważać. Są te jaszczurki, które tak naprawdę nic nie dają, z tego tutaj pamiętam. Z tego można ładnie zbackstabować. Tylko nie mogły namierzyć, dziwo. Okej. Tutaj też się łatwo można pogubić w tym miejscu, ale jest bardzo klimatyczna ta lokacja. No, zdecydowanie. No bo słyszę tam jaszczurkę, która od gówno mi co da. A, dobra, tu jest ten jeden stwór.
Jeden będzie też tam. Ale ale to na spokojnie. Dobra, tu jest coś wielkiego. Na razie mnie ono nie interesuje. Kurwa mać, ale mi to pizgło. No i dupa. I tyle było z mojego pięknego planu. Nie mów, że takie... Że tu takie słabe jest. Dziwne. Bardzo dziwne. No nic, jeszcze tamtego rozdupcymy. Bo widzę, tam przed nami jest kolejny gość. A bo to teraz moc tych klejnotów czujemy, które udało nam się wyfarmić. Kolejna jaszczurka. Bo jednak tam duże, sporo obrażenia nam się wbiły do tego. Do toporów itp. itd. Dobra, czyli tych mam z głowy. Jest taki myk, że ja bym chciał zobaczyć, co te jaszczurki tam dawały. Że może na szybko. Ciekawe, czy ta w ogóle wielka się respi. Jestem ciekawy. Także na szybko wyjdziemy sobie z gry i odczytamy sobie ją ponownie. Oczywiście zawsze jak wychodzimy z gry, to się ta gra zapisuje w tym miejscu. I przeciwnicy się nie odradzają, ale te jaszczurki już tak. Tylko, że mówię, na większość tych jaszczurków to daje gówno, co daje. Dopiero tam później w tej lokacji dalej, jak będziemy eksplorować, to jest jakiś sens. Granica koszmaru, tak. I co, w czasie ładowania też mnie wywali do tego, do pulpitu? Dlatego jestem bardzo ciekaw teraz w tym momencie. Jestem bardzo ciekaw w tym momencie efektu. Nie. O, ale jaszczurki słyszę. To jest dobry znak. Oj, macie, chyba już się zaczynam gubić. Dobra. Zjadź odłamki krwawego kamienia. Jeszcze ta. Dziadostwo. Bliźniacze odłamki. Super. Dobra, i teraz tak, tam widziałem jakąś znajdźkę. Ale wiem, że to był przeciwnik i to dosyć wredny. Chyba tu był. A czekajcie, tam możemy wejść. Widziałem znajdźkę. Chyba widziałem znajdźkę, albo mi się pomyliło z tą jego kurna pochodnią, która nie gaśnie. A tu można spokojnie zeskoczyć. Okej. Owiany eliksir. Dobra, do parowania. Gdzieś mi się wydawało, że gdzieś tu był taki przeciwnik chamski. Może to dalej było. Możliwe. Dobra, to jest winda do skrótu. Dobra, tam jest znajdźka, ale na razie nie chcę skakiwać. Znowu te jaszczurki słyszę. Mówię, gówno co one dają. Jak na razie. To przez całą lokację tak będzie. Jak dropiły fajne rzeczy, tak tutaj. Słownie nic fajnego. Się z nich nie farmi. Tam coś biegnie. O nie, łowca, kurwa. Zapomniałem. Jeszcze z toporem, super. Uhuhu!
Jeszcze dwóch. Jeszcze dwóch. Param, 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 param. Jeszcze ten ze strzelby, żeby było kolorowiej. Mówiony eliksir. No strzelaj sobie, strzelaj. Ale cwaniak. Ale też jestem cwaniak. Nie martw się, jest nas dwóch. Bujaj się. Oj, dobra. Mówiony eliksir. Luz. Dobra, to tych panów już mamy z głowy, bo one się nie będą mi tutaj respić i mnie denerwować. Dobra, bo tu się kurna łatwo zgubić. Serio, już nie pamiętam skąd przyszedłem. Przez te śmietniki. Chyba tam z góry, co? Nie, to widziałem od górnej. Tak, to chyba gdzieś stąd przyszedłem, albo już nie wiem. Stamtąd. Dobra. Czyli to jest dalsza część lokacji, bo tutaj tą lampkę widziałem. Trzymaną przez posłańca. Nie, ja stąd, ja tutaj byłem. To z tej strony przeszedłem, dobra. Okej, bo ta skała taka krwista mi tu nie pasowała. No bo on tam i tamten przyleciał z tamtej strony. Okej. Luz. Bum, 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 bum. Nic nie ma. No i teraz tak, góra czy dół? I coś mi tu sapie. Dobra, to może górą. Pum, 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 pum. Ojej, tu jest tamto bagno. Okej. Tu już wiemy wszystko. Za szaleńca. Nie, coś tu sapie. A, już wiem co sapie. Właśnie, to jest przeciwnik. Dosyć chamski zresztą. No nie wiem, czy chcę z nim walczyć, wiecie? Bo z drugiej strony, jak już zginąć, to lepiej zginąć tutaj. Niedaleko. No. Okej. Okay. Można było i tak. Krwawy klejnot pioruna. Żeby i tak, nie mam już praktycznie pocisku w ogóle. To sobie troszkę wytworzę. Fiolki z krwią, super. Tego mi było trzeba. Jaszczurka, ale wiem, że ty tutaj mnie pchasz do pułapki. Ho, 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 wiedziałem. Ale najlepiej chyba tutaj przejść. Oj, z tego co pamiętam. Bo tam jak będziemy na te bagna szli, to będzie ham obrzucał tymi kamerami. Jeszcze się dokładnie zorientuję. Chyba, że tam do niego można dojść, ale chyba nie. Czekajcie. Sprawdzę tą górę jeszcze. Bo tam przez przypadek spadłem. Może tam dałoby radę przeskoczyć. Okej. O właśnie. Dalej tak już nie przejdę. Zmierzchające jezioro. Yeah. I co mi to daje? Zmierzchające jezioro. Jeżeli dobrze przeczytałem oczywiście. Zmierzchające jezioro zmniejsza odnoszone obrażenia ognia. Yeah. Coś mi zadaje ogień? No tak, w dodatku. W dodatku. W dodatku się przyda. Oj, się przyda. W ogóle zapomniałem o tym Laurensie całym. Zapomniałem o nim. W ogóle, a to będzie ciekawe. To będzie ciekawy boss. To będzie ciekawy boss. Zdecydowanie. Dobra, idziemy do miejsca, gdzie zginę. Zdefinitywnie. Czekajcie, gdzie to się... Kurna, bo tutaj się wszystko jest tak podobne.
Łatwo tutaj od prawej strony. Łatwo można zginąć. Znaczy łatwo się można zgubić, tak? Zginąć też. No i teraz trzeba ogarnąć tego śmiecia. Gdzie on to tymi skałami rzuca? Pamiętam, żeby nie trafił. Rura! Oj. Dobra, tutaj mnie nie dosięgnie. Może mnie cmoknąć. I za ty kamień polecę. Kurczę. Ała! Serio! To tutaj. Jakby mnie nie trafi. Śmieć. No kurwa, no. Nie staj przy ścianie lepiej. Bo będzie dym. Będzie zabawa. Będzie się działo. A najlepiej to tamtego załatwić. Tylko weź to teraz ogarnij. Będzie zabawa, będzie się działo. O nocy będzie mało, będzie głośno i będzie zabawa. Znów przetańczymy razem całą noc, który mnie rzuca. Siema Rafik, cześć! Witam, dobry wieczór, panie Rafik. Który kurwiarz mnie rzuca tamten? Witam Rafik, witam, dobry wieczór. Co tam Rafik, opowiadaj. Jak ci minął dzień? Tamten z oddali, tam była jakaś znajdźka. Będzie zabawa. Oj kurwa, mać nie tu. Minęłem się z kurierem. Jakim kurierem? Papier pioruna nie! Dobra, tutaj na spokojnie. A ja byłem na zakupach. Dzwonił, że jest znienacka. A ja byłem na zakupach. Grę Demon Souls miał. A Demon Souls. A jak z tą konsolą? Ogarnąłeś temat? Już nie przyjechał kolejny raz. Kurna. No spokojnie, no, żebyś miał. Kurwa, ma. A tu dorzuci? Wiesz, no trzeba mieć jeszcze konsolę. Także na spokojnie. DPD. DPD? To dzwoń do tego Witka. Co to kurwa jest? Do Witka dzwoń. Dzwoń do Witka. Co to ma być? Coś to... Widać, że się Witek nie postarał. Co się to po ci po złości zrobił? Ja ci to mówię. To jest przez niego. A jak tą konsolą? Coś masz? Kiełek krwawego kwiatu. Dobra. Jakieś info masz w sprawie? W sprawie tej konsoli. 10 rozdziałów U4 mam już na miażdżącym. No i wzór. No i wzór. Mówię, to gra łatwo, to gra, to idzie przejść na spokojnie. Tylko tam się non stop ginie, tak? Ale za którymś razem wyjdzie. Także to jest gra, nie jest to wymagające akurat. Ja rozumiem, nie mógłbyś zginąć, tak? Jak w Doomie. Na ultra koszmarze, to jeszcze rozumiem, nie? Ale że, bo jak zginiesz, to kurwa zaczynasz od początku. Ale jak, wiesz, gra pozwala, wiesz, uczyć się jakoś tych schematów przeciwników, to w pewnym momencie idzie to ogarnąć. Nie ma problemu. Pam para pa pa na pa.
czwartek będzie wiadomo coś o PlayStation 5. No i wzu. No i to się szanuje, panie Rafiko. El Rafiko. No jak mam tam przejść do tego śmiecia? A już wiem. Będzie. Będzie się działo. Mocy będzie mało, będzie głośno. Będzie radośnie. No zaraz przetańczymy całą noc. Będzie. Będzie zabawa. Będzie się działo. Piterek, siemano. Siemano, witam. Siema, ja w pracy i spoglądam, jak ci idzie. No na razie powoli, bo nie dochodzimy na razie do bossa. Troszkę mi zajmie, słuchaj, Piotrze, zanim do bossa dojdę. Ale na razie jest luz. Witek mnie straszył PlayStation 5, ale się sypie obecnie. Ale sypią obecne egzemplarze. A że się sypią obecne egzemplarze. Nie wiem, co miał na myśli. Teraz mam wątpliwości. Ja powiem tak, nie każdy będzie. Nie każdy PlayStation 5 będzie wadliwe. Mam problemy, kurwa, z konsolą. Ja mam teraz programy do nagrywania. Patrzcie, kurwa, co się dzieje. Ja pierdolę, co mnie rozłącza dzisiaj strasznie. Nie wiem, co jest grane. Zaraz znowu powinno. Słuchajcie, nie wywala mi streama, a wywala mi program. Oj Boże, jak tu żyć? Premierze Rafik, jak tu żyć? Nie, no wiesz, wiesz Rafik. Czy tam Piotrze? A bardziej Rafik. Witek to wiesz, no boi się tymi, wiesz, on pamięta te egzemplarze początkowe PlayStation 4, tak? Które były, tak delikatnie mówiąc, wadliwe, tak? No i dlatego on ma takie przekonanie, ale chyba się wydaje, że na konsola PlayStation 5 nie będzie miała tak źle. Kurwa. Leżeć. Trzeba leżeć? Także wiesz, Rafik, nie będzie aż tak źle. Jednak chyba ta konsola. No bo trzeba konsolę kupić tak czy siak. Słuchaj, kupiłeś już, zrobiłeś jeden krok, Rafik. Kupiłeś Demon's Souls. Teraz już nie ma odwrotu. Tak ci tylko powiem w tej kwestii. Ale nie będzie na pewno aż tak tragicznie, jak mówi Witek, tak? Nie będzie tego, mi się wydaje, jak to było miało miejsce z konsolą Ogan Elixir, z konsolą PlayStation 4. Piterek, ja powiem, a to czytałem, kto będzie chciał, to i tak kupi. No właśnie, Piotrze. Harley, dobry wieczór. Witam, Harley. Hej. Dobry wieczór, Harley. Witam. Witam i o zdrowie mu cię pytam. Harley. No, także mówię. No. Witek jeszcze pamięta te czasy z PlayStation 4, tak? Z drugiej strony. No, ja nie kupię, bo nie mam kasy, tak? Miałam kryzys, wiadomo. Ale już sobie obiecałem, że... Słuchajcie, ja już sobie obiecałem, że PlayStation 5 na premierę God of War, bo dla mnie na przykład, wiesz, dla ciebie, Rafik, teraz bardzo ważna jest jest Demon's Souls, tak? A dla mnie tak nie bardzo, jednak. Dla mnie najbardziej mi zależy na tym God of Warze najnowszym i bym chciał to już na premierę mieć, tak? Żebym sobie mógł grać, ale mimo to, no poza tym, no to nie jakoś nie czuję, wiesz. Nie czuję jakoś mega potrzeby, żeby kupić, tak, tą konsolę. Ale wiem, co czujesz, tak? No bo to, co ty masz teraz, słuchaj, z Demon's Souls, ja mam z God of War'em najnowszym. Tylko, że wiesz, ja jestem w troszkę lepszej sytuacji, bo ja czekam... Ja mam czas na czekanie. To jest raz, a dwa, że mam kryzys finansowy. Dobra, bo ja chciałbym jeszcze wskrzesić tę jaszczurkę, która tutaj jest, wiecie? Która tutaj mi uciekła. Rafik, Maro, wiesz, gry mogą leżeć, jeść nie... Jeźdźnie wołają. No, da. Hal, no wiadomo. Wiadomo. Dobra, no szybko wyjdę, żeby wskrzesić tę jaszczurkę, choć ja wiem, że te jaszczurki gówno co dają. Tam jeszcze tamta na pułapkę mnie specjalnie prowadziła.
Specjalnie mnie na pułapkę prowadziła. Właśnie, witamy Harley, witamy. Co tam Harley? Opowiadaj. Będzie zabawa. Dobra, wczytaj grę. Nie wiem, czemu robię wczytaj grę. Jak mogę, kontynuuj. Tak to widzicie jest. Piterek, idę na kawę, na przerwę. No spoko. Ej, kawa. Bym się kawy jeszcze napił, Piterek. Kurna, bym się kawy napił. Gram w Solsy akurat. No i zarówno, Harley. Jesteś teraz jedną z nas. Musisz grać w Solsy. Nie ma, że boli. Nie ma, że boli. Gdzie jest ten piździosz? Nie, uciekł mi. No serio? Kurde. Czekajcie chwilę. Tu przejdę. Bo mnie zaczyna irytować ten mały śmieć. I jeszcze raz. Harley, cappuccino. O, cappuccino też bym się napił. To może, wiecie, jak będziemy przeskakiwać z Bloodborne'a na Wieśka, to wtedy sobie pójdę zrobić. No, Harley, pójdę sobie zrobić cappuccino. Też chcę, to cię wtedy zapytam, czy też będziesz chciała. I Rafikowi też zrobimy. Rafikowi się należy. Kto jak to? Ale królowi Solsów? No, nie ma, że boli. Rafikowi też pójdę zrobić. Znowu mnie wyjebało do konsoli, do tego, do pulpitu. Ja jebę, co jest dzisiaj z tą grą zdalną? Do kurwy nędzy. Utrata połączenia. Co ty kurwa nie powiesz? Rafikowi też pójdziemy zrobić. Należy mu się. Tyle Rafik wydał na tego Demon Souls, że mu się należy. Miesiąc za darmo dla Rafika. Nie, z mleczkiem, Piterek. Nie, jak już mówimy o Pitero, jak już mówimy o kawie, to musi być czarna. Musi być taki czarny murzyn, a nie siuśki z mlekiem. No, Piterek. Wiesz, o co mi chodzi? Jest to gówno. Chodź tu, Łajzo! Śmieciu! Nie ma, że boli. Wyłamek krwawego kamienia, serio. Hej, dobra. Gdzie? O! Jeciu! No tego to nie widziałem. Mamy krwawego. No, no co jest do kurny nędzy? Ja pierdzielę, no serio! Tam chyba byłem, tak? Tak, tu byłem, tu przejścia nie ma. Oj. Oj, Maro, zastanów się, gdzie stąpasz. I teraz tutaj. Będzie zabawa. Będzie się działo. I znowu nocy będzie mało, będzie głośno. Będzie radośnie. I znowu przemęczę się całą noc. Tratata. Maro, co ty kupujesz PlayStation 5? Nie kupuję, ale na Godowora, na najnowszego. Teraz nie mam kasy, chłopie. Chłopie, ja idę. Słuchaj, ja jadę do lekarza, który jest 50 km od mojego miasta. Dodatkową kasę muszę teraz wydać we wtorek na paliwo. I gościu bierze za wizytę 250 zł, chirurg, nie? I myślisz, że mnie stać? Na konsolę? Nie, 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 nie. Dla mnie, słuchaj, Piterek, na przykład Demon's Souls, czy na PlayStation 5, czy... ten Call of Duty najnowszy, tak? Czy jakieś ścigałki na tego, na Xboxa? To nie są za bardzo jakieś przekonujące tytuły, żebym ja, mimo mojego kryzysu finansowego, leciał, od razu kupował wszystko. Ja wolę poczekać na takie produkcje, na które nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać, jak God of War najnowszy, czy Horizon Zero Dawn 2. To są dla mnie tytuły, które no muszę ograć. To jeszcze w dzień premiery na konsolę, tak? Tak, to ja to się wycofuję, panie. Ja tu się wycofuję z życia gamerskiego. Jeżeli chodzi o najnowsze tytuły. Jedyne, co kupię, to Cyberpunk. Tam mi jaszczurka uciekła. To możecie być pewni. To kupię. Choćbym miał się, kurwa, zapożyczyć. To kupię.
Ale tak, to to. Jak się wystraszyłem! Ja jebę. Chyba tam jest jakaś znajdźka. Chyba tutaj jest skrót, tak? Zarąbiście. Harley, daj Maro, ja cię wyleczę za darmo. Mówisz? I znowu będę mógł chodzić na siłownię. I znowu będę mógł na martwym ciągu podnosić 160 kilo. Powiedz, że tak. Powiedz, że tak, Harley. To wtedy idę do ciebie. Harley. O kurna. To biorą sporo. Nie, to jest po prostu dramat. Szczerze, że to jest jeszcze dramat, ale jeszcze tamte. Ja chodziłem do jakiegoś tańszego, słuchajcie. Tańszego chirurga, na którego czekałem kurwa 3 miesiące na operację. To wydoił 600 zł, a operacji jak nie było, tak nie ma. No, no to jest interes, słuchajcie. To jest kurwa taki interes. Kork jest krwią. Gdzie? Słuchajcie, w tych czasach to lekarze to są takie interesy teraz, że... ja wam mówię. Nawet tam jest znajdźka, ale na razie tam nie będę chciał zeskakiwać. Piterek, rozumiem. No właśnie. Nie, halej, nie ma problemu. No i wzór. No i wzór, to ja się cieszę. Bo mnie ten martwy ciąg wykończył na tej siłowni. Mnie martwy ciąg wykończył. Kurwa. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale martwym ciągiem się dojechałem i to solidnie. Dobra, to widzimy tą lokację z dołu. To pójdziemy sobie tutaj. Ja mówię, ja tylko raz tą grę przechodziłem. Ja mogę mieć problemy z pamięcią, także się nie zdziwcie, że niby mam platynę, a nie pamiętam co i jak. Dobra, kolejna. Kurwo ty. Daj, bitch. No i oczywiście gówno, jak zwykle. Gówno dają. Aha, i tutaj nic nie ma, tak? Nie, tam coś jest jednak. Mhm. Się tak zastanawiam, czy się nie wycofać, wiecie? Jednak. Ale 18 tysięcy, co to jest, panie? Co to jest 18 tysięcy? Ja sobie to wyfarmię. W 5 minut. A ja tu byłem. I dlatego nie lubię tej lokacji. Kurczę, mi idzie zgubić. Przecież ja tu byłem. Kurna, no. Chyba. Nie, zabiłem pewnie. Przecież sam się nie zabił ten gość. No, dobra, to już wiem. Dobra. Już, nie krzycznie, już orientuję, już łapę schemat. Teraz tutaj. Dobra, i tam już nic nie ma, chyba. Jeszcze na szybko sprawdzę, ale raczej nie. Tutaj jest tylko spadłem jak debil. I to tak naprawdę sensownego nie było, oprócz tej jaszczurki. Także musimy iść tam. Piterek, ja miałem PlayStation 4, to cholera, sprzedałem trochę. Trochę żałuję. A Xbox One się opłaca jeszcze kupić? No czy ja wiem? Chyba nie. Jednak. Nie, mi się wydaje, że nie. No jednak więcej jest tych fajnych tytułów. Piterek na ten. No jednak na PlayStation 4, nie? Także troszkę sobie podłożyłeś. Oho, no już wiem co tam będzie. Troszkę sobie nogę podłożyłeś sam sobie, może tak to powiem. Że sprzedałeś konsolę. No tu jest naprawdę bardzo dużo fajnych tytułów, jeszcze, które mnie czekają. Które ja jeszcze, dla których ja tak naprawdę nie powinienem się śpieszyć jeszcze z konsolą, tak? Bo jeszcze The Last of Us 2, jeszcze mamy te Unchartedy, muszę jeszcze ograć wszystkie.
Też bym bardzo chciał. Także... Ghost of Tsushima. No dużo mam, dużo fajnych tytułów mam jeszcze do grania na konsolę. I dużo jest fajnych jeszcze tytułów tutaj, które mogę sobie, wiecie, mogę sobie ogrywać tak z przyjemnością, na przykład Bloodborne. Ty kurwiożu, a to ty mnie czasami nie obrzucałeś? Kamerami? Życzę udanego dnia, śmieciu. Dobra. I tutaj coś mamy. Prawa metamorfoza, yeah. Prawa metamorfoza, mówisz. Tam jest dużo znajdzie, ale ja tu chyba nie będę wpadał jeszcze. Jeszcze się zastanowię nad tym. No nie, nie, Xboxa nie, nie. Jednak moim zdaniem Xbox One nie. Konsole, PlayStation 4 jeszcze, to możesz sobie kupić. Bo... Zależy kiedy Resident Evil 8 ma się ukazać też. Ja wiem, ja, o, na Residenta też czekam. Też czekam. Ale wiesz, to są już tytuły na przyszły rok, wiesz? To są już tytuły na przyszły rok. Tak naprawdę. Tutaj w tym roku, no to co? W tym roku to już możemy tylko czekać na... Cyberpunka, tak? I już mamy z głowy. A tu mnie ten śmieć z ten... zepchnie. Także zanim do tego dojdzie, to ja sobie może tam spadnę. A i tą metamorfozę jeszcze bym chciał zobaczyć, co nadaje. Że lepiej w 2020. No właśnie. Właśnie. Zwiększa punkty życia plus 10. Czy ja wiem? Taka dobra runa. No, dupę może uratować to na BL4. Trochę, no to nie powinnam tutaj wątpić. Tu mam jeszcze przejście. Okej, słuchajcie, w tym momencie sobie zakończymy nasz materiał z gry Bloodborne w wyzwaniu Blood Level 4 bez levelowania. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Dziękuję za każdy wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale. Bywajcie i do następnego. Cześć!